Dziękuję bardzo. Wiem, że te filozoficzne wstępy, chociaż jak dzisiaj widać, odbywają się w różnych dniach, tym razem w piątek. Otóż wiem o nich, że według Bartka Skowrona, że tu podobno prowadzi się realne dysputy filozoficzne, a nie w instytutach filozofii, więc no, czuję się wyróżniony, że zostałem zaproszony. I parę słów na temat właśnie taki, który w sumie wspólnie ustaliliśmy, bo zastanawiałem się na początku, na jaki temat opowiedzieć. No więc tytuł: po co ontologowi formalizm, gdy rozważa strukturę świata? Otóż zacznijmy może od takiego drobnego problemu. To jest problem, który można znaleźć w takim skromnym podręczniku ćwiczenia z logiki Barbary Stanosz. Nie ukrywam, że wtedy, kiedy prowadzę zajęcia z logiki, a w dużej mierze jest to poświęcone logice formalnej, no to staram się jakoś studentów przekonać do tego, że być może warto czasem zastosować jakieś formalizmy, jakieś znaczki, pobawić się troszeczkę tym i tak dalej. I daję na początek problem, on tu jest troszeczkę zmieniony w porównaniu z oryginałem, następujący. Mianowicie mamy taką prawdziwą informację. Nieprawdą jest, że jeśli Husserl był twórcą fenomenologii, to jeśli Ingarden był uczniem Husserla, to Ingarden nie znał filozofii. A pytanie brzmi, czy jeśli mamy taką informację, powiedzmy, nie wiem, gdzieś w jakimś dzienniku, w gazecie, to czy z tej informacji no, dowiadujemy się czegoś. Tak? No, jest napisane po polsku, więc wydaje się, że wszyscy po polsku rozumiemy i wobec tego jakieś informacje stąd powinniśmy wyczytać. Ja tutaj Państwu nie będę tego problemu stawiał, natomiast oczywiście studentom daję troszeczkę czasu. I tak robię już od ładnych parunastu, a może nawet ponad 20 lat. I wtedy się zaczyna pewna dyskusja. No, są tacy, którzy mówią, że nie da się odpowiedzieć na żadne z tych pytań. Są tacy, którzy mówią, że się da odpowiedzieć na wszystkie pytania, albo że na niektóre. No więc ja wtedy dopytuję, no dobrze, skoro sądzi Pani, że można odpowiedzieć na pytanie trzecie, to w takim razie jak do tego dochodzimy? Tak, i czy odpowiada Pani, że tak znał, czy też nie znał? Więc oczywiście tutaj się zaczynają kłopoty, w szczególności dlatego, że no, za dużo jest tych jeśli, tak? No bo Ingarden nie znał filozofii, ale jeśli Husserl był twórcą fenomenologii i jeśli Ingarden był uczniem Husserla. A tu jeszcze wcześniej jest napisane, że nieprawda, że. No i ta dyskusja trochę trwa. W końcu się okazuje, że jest dosyć duży pesymizm. Studenci twierdzą, że na żadne się nie da odpowiedzieć. Ja tu zdaję sobie sprawę, że osoby, które wykładają logikę, już wiedzą, jakie są odpowiedzi. Natomiast przejdźmy do tego, co ja dalej mówię. Otóż mówię tak, że logików formalnych interesują dwie kwestie. Pierwsza to jest ta, żeby przyjrzeć się, czy pewna wypowiedź ma jakąś strukturę logiczną i jaką. No i w tym przypadku proponuję, bo tak się to często robi, żeby za proste zdania, które w tamtym zdaniu złożonym występowały, żeby postawić literki PQR, odpowiednio tak jak tutaj. No więc jak przyjrzymy się, to wtedy otrzymujemy właśnie zdanie, które ma taką postać. Tu jest negacja formuły, która jest implikacją, poprzednikiem jest P, a następnikiem też implikacja o poprzedniku Q i następniku nie R. No oczywiście muszę to jeszcze ze 2-3 razy przeczytać i uzmysłowić, że rzeczywiście to jest taka forma, bo trochę nie dowierzają, tak? Bo to się po raz pierwszy na pierwszym czy drugim roku z tym spotykają. A druga sprawa, która interesuje logików, to jest to, że my spójniki, które tutaj wykorzystujemy, w pewien sposób interpretujemy. W języku naturalnym mamy taki spójnik jak jeśli to, czy jeżeli to, mamy taki spójnik jak negacja. I teraz jest kwestia, jak je rozumieć. No ponieważ logików nie interesuje treść zdań, a jedynie forma, no to okazuje się, że zaproponowali następujące tabelki czy matryce, mianowicie implikacja jest fałszywa tylko w jednym przypadku, kiedy poprzedni jest prawdziwy, a następny fałszywy. Negacja jest dla studentów bardzo naturalna. Jeśli zdanie Warszawa jest stolicą Polski jest prawdziwe, no to oczywiście zdanie nieprawda, że Warszawa jest stolicą Polski jest fałszywe,
Jeśli podstawimy zdanie Warszawa, Wrocław jest stolicą Polski i widzimy, że to jest fałsz, no to negacja jest prawa. Z implikacją są pewne kłopoty, ale to jest inna kwestia. I teraz proponuję, żeby dokonać pewnej analizy, mianowicie no, założyliśmy, że cała informacja jest prawdziwa. Zatem całe to zdanie jest prawdziwe. Ja tutaj stawiam jedynkę pod tak zwanym głównym operatorem, czyli pod pierwszą negacją. No, z tabeli widzimy, że jeżeli cała formuła z negacją jest prawdziwa, to ta formuła bez negacji jest fałszywa. Tak? Jeśli cała jest prawdziwa, to może w tym przypadku, no to bez negacji jest fałszywa. Tak? Natomiast dalej okazuje się, że implikacja jest fałszywa tylko w jednym przypadku, jak wspomniałem, kiedy pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe. No pierwsze to jest P, czyli ono jest 1. Drugie to jest Q, to nie R, czyli ono jest 0. I podobnie tutaj, skoro mamy implikację fałszywą, to pierwsze zdanie Q jest prawdziwe, a drugie nie R jest fałszywe. No a oczywiście, jeśli nie R jest fałszywe, to R prawdziwe. Zatem uzyskaliśmy tutaj, że przy założeniu, że cała ta informacja jest prawdziwa, mamy zdanie P prawdziwe, zdanie Q prawdziwe, zdanie R prawdziwe. No a oczywiście to oznacza, że zdanie Husserl był twórcą fenomenologii jest prawdą, Ingarden był uczniem jest zdaniem prawdziwym i Ingarden znał fenomenologię, też jest zdaniem prawdziwym. Nawiasem mówiąc, jak mamy tutaj uczniem Platona, to też on jest prawdziwy. Tak. Bo to jest tylko czysta forma, tak? Więc może i dobrze, że ten błąd tutaj nastąpił. Tylko trochę się wypierał, ale... Natomiast oczywiście tutaj chciałem, żeby był Husserl, więc oczywiście otrzymujemy zdania w tym przypadku takie, które mają również potwierdzenie w naszej rzeczywistości. Tak? No bo kto zna historię filozofii, wie, kim był Husserl, kim Ingarden, jakie stosunki ich łączyły. No i wobec tego mogę powiedzieć teraz tak, że logika daje nam tyle, że jeśli na początku te różne nasze intuicje związane z rozumieniem spójników, które występują w zdaniach języka naturalnego, są takie nieprecyzyjne, to kiedy usztywnimy trochę ich znaczenie, wprowadzimy sobie odpowiednie matryce, to okazuje się, że istotnie można odpowiedzieć na każde z postawionych pytań i akurat w tym przypadku na każde pozytywnie. Tak? Tyle nam daje logika. Tak? Oczywiście te zdania mogłyby być rzeczywiście bardzo różne, nawet nie związane ze sobą treściowo. Tak? Wyglądałoby na to, że jest to tam jakiś bezsens w tej całej wypowiedzi, ale jednak, tak jak powiedziałem, ponieważ logików nie interesuje treść zdania, czy to jest o Warszawie, czy to jest o liczbach, czy jeszcze o czymś innym, tylko sama forma tej wypowiedzi, to w takim razie przy takim a takim rozumieniu mamy takie a takie odpowiedzi. Tak? No, zwróćmy uwagę, że rzeczywiście na przykład tu spójnik lub nie był charakteryzowany, ale my bardzo często używamy spójnika lub w języku naturalnym tak, jak używa się bardziej właściwego albo. Tak? Czyli jako taka alternatywa wykluczająca. Stosowne przykłady, myślę, że Państwo mogą sobie podłożyć. Tak samo jak pamiętam, jest w takim podręczniku do logiki definicja podana przez Ziemińskiego. Mianowicie, w myśl niniejszej ustawy zbożem będziemy nazywali, no i tam się po kolei wymienia, żyto, pszenicę, pszen, żyto, owies, jęczmień i proso. Otóż tam jest i, ale tak naprawdę to i oznacza w tej definicji lub. Tak? To znaczy zbożem jest to, co jest tym, lub tym, lub tym, lub tym. Tak? Więc widać, że w języku naturalnym czasem nawet taki spójnik jak i może być rozumiany zupełnie inaczej. Jeżeli oczywiście Państwo tutaj mają jakieś pytania ad hoc, to bardzo proszę. Otóż można byłoby powiedzieć, że w pewien sposób my modelujemy pewne argumentacje, które przeprowadzamy w języku naturalnym przy pomocy odpowiednio zadanej logiki. W tym przypadku akurat elementarnej i klasycznej zdaniowej. Ale również zwróćmy uwagę na rzecz następującą. Otóż
posługujemy się w matematyce szkolnej takimi pojęciami jak na przykład punkt, jak prosta, jak równoległość prostych, jak prostopadłość i tak dalej. Otóż w jednej z geometrii, mianowicie w tak zwanej geometrii Poincarego, to jest bodaj hiperboliczna, ale mniejsza z tym, ona akurat jest tutaj wymodelowana na takim kole, przez proste, przy czym można powiedzieć, że to jest takie koło otwarte, jak to matematycy mówią, to znaczy obwodu, jeśli tak mogę powiedzieć, nie ściśle nie ma tych punktów na obwodzie. A przez proste rozumiemy sobie właśnie takie półokręgi, tak, które są tutaj narysowane. Otóż mamy tutaj, jak widać, trzy takie proste, prostą A, prostą B i prostą B prim. Ponieważ tego ostatniego punktu nie ma, to te proste nie łączą się. Tak? I wobec tego można powiedzieć, że mamy trzy różne proste, tak, które, no przepraszam, załóżmy, bo tu jest może inny model, niech będzie ten tutaj obwód dany. W każdym razie one łączą się w trzech punktach, w tym, i otrzymujemy tutaj coś, co jest przecięciem trzech prostych, tak? I wobec tego możemy powiedzieć, że otrzymujemy trójkąt. Otóż ciekawe jest to, że jest to taki trójkąt w tej przestrzeni, w tej geometrii nieeuklidesowej Poincarego, którego suma kątów wewnętrznych jest mniejsza niż 180 stopni. Tak? Inny model, może bardziej tutaj taki bardziej łatwy, aczkolwiek nie udało mi się wczoraj odpowiednio tego narysować, to jest taka, że my uważamy, iż płaszczyzną w tej geometrii jest półpłaszczyzna euklidesowa bez tej ostatniej tutaj, powiedzmy, linii, tak, która nam dzieli całą płaszczyznę na dwie półpłaszczyzny, a prostymi są albo takie półproste, które zaczynają się stąd, a więc bez tego punktu i idą w nieskończoność, albo są takimi półokręgami, tak, różnymi. Więc tutaj też można oczywiście zauważyć, że jeżeli na przykład weźmiemy sobie taką prostą i taki półokrąg, to one nie mają punktów wspólnych, zatem są równoległe do siebie i są różne. Tak? Więc coś zupełnie innego niż to, co wyobrażamy sobie w ramach geometrii euklidesowej. Co więcej, taka półprosta, może to jest dziwne, że ona jest tu uważana za prostą, ale zwróćmy uwagę, że dla prostej między innymi charakterystyczne jest to, że jak weźmiemy dowolny punkt, to zawsze można znaleźć pewien punkt następny, znaczy jakiś tam, który jest za nim, albo punkt, który jest przed nim. Tak samo tutaj, ponieważ nie ma tego ostatniego punktu, to w takim razie jakikolwiek punkt wybierzemy, to zawsze jeszcze jest punkt niżej, i niżej, i niżej, i tak w nieskończoność. Podobnie w drugą stronę. Więc one pewne intuicje co do prostej pełnią. Tak? Odpowiednie trójkąty, które tutaj powstają, albo na przykład czworokąty, w przypadku czworokątów, ta suma kątów wewnętrznych, z tego co pamiętam, jest na przykład mniejsza niż 360. Tak? Mamy też inny przykład, tu niestety nie udało mi się narysować, więc po prostu wziąłem rysunek globusa. Otóż jak rozważamy geometrię na sferze, to jest tak zwana geometria Riemanna, tak? To tutaj przez proste rozumie się tak zwane wielkie koła, tak? Czyli na przykład powiedzmy, że to jest równoleżnik 0. Tak? To jest właśnie jedna z prostych, czy na przykład południk zerowy, czyli tu gdzieś przez Greenwich, tak? Musi przechodzić tu. To jest tu chyba, zdaje się, że Wielkiej Brytanii zabrakło, a mniejsza z tym. Albo się zlała. W każdym razie to jest to właśnie też prosta. Jak widać tutaj każda prosta z każdą inną się przecina. Więc tu mamy sytuację taką, że jak poprowadzimy przez punkt, który nie należy na prostej, czyli na tej, jakąś prostą, to ona zawsze ma z tą drugą dwa punkty wspólne. Tu i tu, na biegunach. A możemy rozważyć pewne trójkąty, jakie to tam pojęcia są geograficzne. Powiedzmy, że wiemy, że tu jest gdzieś południk zerowy, czyli ten, który przechodzi przez Greenwich. Weźmy sobie południk, na przykład 90, to jest jak to tam w szerokości wschodniej, i równik. To między nimi kąty będą 90 stopni, 90 i tam u góry 90. Mamy trójkąt, w którym suma kątów jest równa 270 stopni. Tak? Takie to bajki można w ramach matematyki opowiadać. No to mam nadzieję, że to służy temu, żeby
lepiej zrozumieć, co to w ogóle znaczy, że mamy do czynienia z pewną figurą, którą nazywamy na przykład trójkątem, czy jakimś tam n-kątem, czy okręgiem i tak dalej. Nie porobiłem już tutaj tych przykładów, ale w tak zwanych przestrzeniach metrycznych, gdzie ustala się funkcję zwaną metryką, czyli jakby zadaje się podstawowe warunki, które mówią o tym, jak mierzymy odległość między punktami. Tak? Otóż można, taka funkcja metryki, ona spełnia trzy warunki, mianowicie odległość między punktem a nim samym jest zera, odległość między punktem x a punktem y jest taka sama jak między y a x, tak? Czyli ode mnie do pana profesora jest tyle samo, co odwrotnie. I teraz odległość od punktu x do y, a potem jeszcze plus od y do z, jest na pewno większa niż od x do z od razu. Tak? Takie naturalne trzy warunki. Większa lub równa. Większa lub równa. Większa lub równa. Powiedziałem większa. Otóż różne metryki można podawać, które spełniają te trzy własności, ale zauważamy, że na przykład jeśli rozważymy w takiej przestrzeni zbiór punktów równo oddalonych od jednego ustalonego, a zwykle myślimy, że coś takiego to jest okrąg, to nagle ten okrąg, jak się go narysuje, jest równoległobokiem albo prostokątem. Tak? Więc jak nieraz tutaj z profesorem Błaszczykiem mówimy, w matematyce już dawno wiadomo, że istnieją kwadraty, istnieją okręgi kwadratowe, czy tam kwadraty okręgi. Bo one tam są też kwadratami na przykład, ale jednocześnie spełniają ten warunek, że wszystkie punkty na tym kwadracie są równo oddalone od ustalonego. Tak? Więc prawdopodobnie znowu trzeba byłoby powiedzieć, że jest być może, to oczywiście niektórzy będą przeciwni temu, ale być może jest jakiś taki istotny zestaw warunków, które nam określają to, co to znaczy, że coś jest, nie wiem, równoległobokiem, n-kątem, brył, powiedzmy, sześcianem i tak dalej, i tak dalej. Chociaż te rzeczy mogą w różnych przestrzeniach różnie wyglądać. Otóż w tytule pojawiło się, że tutaj będziemy mówili coś na temat struktury świata, więc to jest oczywiście zagadnienie dosyć złożone. To może zwrócę uwagę na takie dwa elementy. Gdybym miał rozważać strukturę świata tak zwanego realnego według Hartmana, niemieckiego filozofa, no to należałoby zwrócić uwagę, że Hartmann przede wszystkim analizuje w tej ontologii tak zwane byty realne, ale dosyć istotne jest nie tylko to, że te byty realne jakoś tam są przestrzennie i czasowo rozlokowane, że wchodzą w pewne relacje i tak dalej, ale że jak rozważymy nawet taki jeden byt, to on jest złożony, jak to mówi Hartmann, z różnych warstw, dokładnie według niego z czterech. Dla przykładu, kamień jest takim bytem realnym, który jest złożony tylko z warstw materialnych. Roślina, ta powiedzmy tutaj, ten oto kwiatek, to jest byt realny, który jest złożony z dwóch warstw, materialnej i organicznej. Tak? Zachodzą tam jakieś procesy chemiczne i tak dalej. Mamy również takie przedmioty, jak chociażby ten oto pies, ten oto koń i tak dalej. To są z kolei byty, które mają i warstwę materialną, i organiczną, i psychiczną. No i jak to zwykle z filozofami bywa, musimy jakoś siebie ludzi docenić, więc mówimy, że również istnieją takie byty jak człowiek i ten byt, czy też te byty jako jedyne są złożone ze wszystkich tych warstw. Ale ciekawe jest też to, że zawsze ta warstwa, tak zwana wcześniejsza, on tam nazywa to niższą, jest czymś, co jest fundamentem dlatego, żeby w ogóle się pojawiła wyższa. A wyższa nie może się pojawić, jeśli nie ma niższej. Więc na przykład nie ma tu miejsca na takie byty jak Tomaszowe, myślę o świętym Tomaszu, anioły, które mają tylko i wyłącznie inteligencję. Tak? Nie ma tam miejsca również na Boga. Tak? Czasem, nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale należałoby odrzucić chyba cel, ku któremu zmierzają tak zwani sztuczni inteligenci,
którzy chcą utworzyć, przepraszam, jeżeli kogoś pomyliłem, przedstawiciele sztucznej inteligencji, tak? Ale to już od dawna mówimy czasem sztucznej inteligencji, którzy myślą o tym, żeby utworzyć komputer, który ma swoją stronę hardware'ową, materialną i ma mieć pewną stronę no, jakiegoś racjonalnego rozumowania, dedukowania, zachowania się i tak dalej. Bez organizmu, bez psychiki. Tak? To u Hartmana, ja nie twierdzę, że to jest niemożliwe, ale u Hartmana jest to niemożliwe. Tak? Natomiast mamy nawet też... Nawet jeśli przejdzie test Turinga? Nawet jeśli przejdzie test Turinga? Nawet, niestety. Jeszcze taka maszyna musiałaby na przykład sobie czasem zapłakać, zakochać się może w kimś, prawda? Przepraszam za określenie, ale najeść się i zrobić siusiu, prawda, jeśli trzeba. Czyli pewne czynności organiczne musi spełnić. Mamy też inny świat, świat Russella i Wittgensteina. Otóż ci panowie, co jest wyrażone przede wszystkim w traktacie Wittgensteina, zwracali uwagę na kwestię następującą. Świat, który chcemy opisać w ramach nauki, jak w odpowiedni sposób rozumiany, wiadomo, że tam wówczas było dosyć silne parcie, przynajmniej u części filozofów, żeby jednak brać wzory z porządnej fizyki i tak dalej. Otóż zakładali, że świat, nasz świat, w którym żyjemy, ma strukturę izomorficzną ze strukturą świata. Jakby takie okulary narzucili. I wtedy można powiedzieć, że jeśli popatrzymy na logikę, to w logice mamy pewne proste formuły, które ja tutaj zapisałem jako P od A, czyli jakiś tu mamy predykat jednoargumentowy, R od CD, dwuargumentowy, Q od ADF, trójargumentowy i tak dalej. Oczywiście tych jedno, dwu, trzy też może być wiele. I to są pewne językowe odpowiedniki pewnych stanów rzeczy. Powiedzmy, że P to jest tyle, co jest filozofem, a to tyle, co Sokrates. Wobec tego mamy zdanie, Sokrates jest filozofem. A być może, że w naszym naturalnym świecie taki stan rzeczy się aktualizuje i wtedy jest faktem. Jeśli się nie aktualizuje, no to wtedy on nie będzie występował, ewentualnie możemy powiedzieć, że faktem tego świata jest negacja tego. Tak? Nieprawda, że Sokrates jest filozofem. Podobnie z innymi. Otóż świat mamy właśnie w ten sposób postrzegać. Można było powiedzieć, że jak w języku logiki pierwszego rzędu wypiszemy sobie wszystkie formuły takie atomowe, oczywiście to jest niemożliwe, bo jest ich nieskończenie wiele, ale teoretycznie, to jeśli weźmiemy ich tak zwane odpowiedniki lub odpowiedniki negacji tych formuł, jedne są z negacjami, inne nie, to jest to właśnie pewna lista faktów, które obowiązują w pewnym świecie i które ten świat konstytuuje. Otóż mamy tutaj taki prosty przykład. Wolniewicz, Bogusław Wolniewicz, znany przed 2 laty polski, wybitny filozof analityczny, tak chyba trzeba powiedzieć, spróbował ująć te twierdzenia, które znajdują się w traktacie, za pomocą tak zwanej teorii sytuacji, a ta teoria sytuacji była niczym innym, tylko pewną teorią krat. I tu mamy, bo ja tu nie chcę wchodzić w aksjomatykę i tak dalej, mamy pewien drobny przykład jego kraty, żeby zilustrować pewne kwestie. Otóż ustalmy, że mamy pewien atom A, który będziemy czytali jako jest ciepło, mamy inny D, który czytamy jako jest zimno i mamy jeszcze coś innego B, to jest powiedzmy jest ciepło, C jest, przepraszam, jest mokro, jest sucho. Tak? Czyli jak to mówi Wolniewicz, mamy taki prosty model na interpretację pewnego fragmentu świata, który dotyczy powiedzmy pogody. Tak? I tylko rozważamy tutaj dwa tak zwane wymiary, temperatura i wilgotność powietrza. Tak? Otóż jeśli rozważymy sobie jest ciepło, jest mokro, no to oczywiście splot takich sytuacji jest takim elementem i wtedy możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze światem, w którym zrealizowało się ten atom i ten, czyli jest ciepło i jest zimno. Zamiast pisać
o negacji, to on wprowadza inny element. To nie jest nie A, tylko jakiś element D, ale tak naprawdę on jest przeciwstawny temu. I możemy również zauważyć, że jest inny świat, W3, w którym jest ciepło, ale jest, przepraszam, w którym jest mokro, ale jest zimno. Tak? I mamy to wtedy świat W3. Więc w ten sposób próbuje się pokazać, że tego opisu nie będziemy czytali, że można w pewien sposób zinterpretować sposób rozumienia pewnych tez u Wittgensteina, które, jeżeli chodzi o interpretację, do najłatwiejszych nie należą, przy pomocy takiej struktury. Ja oczywiście nie chciałbym twierdzić, że jeśli nie formalizujemy, to wtedy nic nie wiemy o tym, jak rozumieć tezy traktatu. Ale jednak wydaje się, że one w pewien sposób pokazują nam, że można dokonać pewnej interpretacji i w sposób dosyć precyzyjny czytać niektóre twierdzenia, które się spotyka w traktacie. Możemy zapytać, co oznacza takie twierdzenie, jak świat rozpada się na fakty, albo dokładniej mówiąc, teza, która jest zanumerowana 1.1 u Wittgensteina, tu mamy oryginalne niemieckie sformułowanie i tłumaczenie bodaj Ogdena, świat jest całością faktów, a nie rzeczy. Tak? Otóż w tym zdaniu tutaj Wittgenstein wyraźnie mówi, że inaczej niż Arystoteles należy pojąć świat nie jako zbiór substancji i ewentualnie w następstwie jakichś tam relacji między nimi, tylko tym atomem będą nie substancje pierwsze, tylko właśnie fakty, jakieś konfiguracje między przedmiotami. Tak? X siedzi obok i po lewej stronie Y. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Otóż w takim razie my powiemy w ten sposób. W ontologii sytuacji Wolniewicza można byłoby powiedzieć, że jeżeli weźmiemy sobie dowolny, tak zwany możliwy świat, tam te elementy u góry W1, W2, W3, W4 to były właśnie takie formalne odpowiedniki tych możliwych światów, to my zawsze dla takiego dowolnego możliwego świata znajdziemy pewne takie sytuacje, że no on to nazywa splotem, albo kresem górnym w kracie. Splot tych atomowych sytuacji to jest właśnie to, co rozumiemy przez świat możliwy. Tak? A więc, że zachodzi to, że zachodzi to, że zachodzi to, że zachodzi to. Tak? Żeby czasem przekonać studentów, że nie jest to jakieś kosmiczne rozwiązanie, czy też dziwna propozycja ze strony Russella i Wittgensteina, podkreślam ich obu, bo traktat rzeczywiście wyszedł spod ręki Wittgensteina, ale oni przez chyba 2-3 lata pracowali nad tymi sprawami. To ja tutaj studentów przekonuję do takiej kwestii, że być może ma ta struktura, czyli żeby podchodzić do rozumienia świata poprzez rozumienie atomowych faktów, być może ta struktura może być też interpretowana w ten sposób. Otóż w jaki sposób my dla przykładu poznajemy drugiego człowieka? No raczej chyba naiwne by było, gdybyśmy powiedzieli, że go poznajemy w ten sposób, że go, nie wiem, widzimy i jakoś tam opisujemy. Bo przecież mało widzimy w ogóle. Natomiast jeżeli zauważamy, że owa substancja pierwsza, mówiąc językiem ontologii, wchodzi w takie a takie relacje, tak, na przykład, nie wiem, jest pracownikiem naukowym, albo przeciwnie, nie jest pracownikiem naukowym, ale lekarzem, tak, albo, nie wiem, zażywa narkotyki, albo nie zażywa, tak, ma żonę, albo nie ma żony, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to my wtedy widzimy, kim ten byt jest w obrębie różnych innych bytów. Czyli tak, jakbyśmy chcieli tę wiedzę o jednym bycie, o jednej substancji wydobyć z tych stanów rzeczy, tak? Oczywiście czasem to Suszko formalnie robił, bo Suszko zwrócił uwagę, jeden z polskich wybitnych logików, Suszko zwrócił uwagę, że w przypadku Wittgensteina możemy mówić o takich dwóch ontologiach. Jedna to jest ta tak zwana S-ontologia, czyli ontologia sytuacja, a druga to jest bodaj chyba P-ontologia, tak ją nazwał, czyli ontologia przedmiotów. Tak? Więc ja już tam nie pamiętam tych jego prac dokładnie teraz, bo to są formalne rzeczy, ale myślę, że właśnie ta idea jest taka, żeby wydobyć wiedzę o przedmiotach na podstawie wiedzy o faktach, tak? Bo to jest coś, co obserwujemy. Tak? No, wydaje mi się, że mam pewne przeżycia psychiczne,
tak? Ale czy profesor Magdziach ma to, ja tego nie wiem, tak? Może to jest doskonały japoński robot. Natomiast oczywiście, ponieważ często zachowuje się dosyć podobnie jak ja, jak różni inni ludzie, to wydaje mi się, że prawdopodobnie, na przykład, nie wiem, jeżeli zrobi jakiś odruch typu, to będę wiedział, że mu się nie podoba to, co mówię, tak? Wykład do kina, tak? I tak dalej, tak? Więc, ale to są tylko, zdajemy sobie sprawę, tylko pewne nasze projekcje, że ten ktoś jest taki, a taki, tak? No to jest jeden z problemów wejścia do cudzej psychiki nie posiadamy. Dobrze. I myślę, że już za długo nie powinienem mówić, bo są, bo chyba trzeba trochę zostawić czasu na dyskusję, ale powiem może coś następującego. Ponieważ Wittgenstein twierdził, że w zdaniu, dokładnie w zdaniu elementarnym, tkwi cała tajemnica, można powiedzieć, filozofii, to pytano Wittgensteina: panie profesorze, czy mógłby pan podać przykład prostego zdania? No oczywiście, nie ukrywajmy, na pewno potrafi podać przykład prostego zdania w języku niemieckim czy angielskim. Ale to pytanie miało trochę inny sens, mianowicie, czy potrafi podać przykład zdania, które rzeczywiście trafia w elementarny stan rzeczy. Tak? Bo kiedy, taki luźny przykład, kiedy ja dla przykładu wypowiem zdanie proste, przepraszam, że tak po imieniu, Bartek jest filozofem, to potem może się okazać, że stwierdzę, no zaraz, to jest zdanie proste, ale tak naprawdę to trzeba je rozumieć jako koniunkcję innych zdań, że Bartek jest człowiekiem, no bo koty nie filozofują. I że Bartek ma odpowiednie przygotowanie, tak, skończył odpowiednią uczelnię, i że pracuje naukowo i publikuje teksty filozoficzne, tak? Więc takie zdanie proste, ono tak naprawdę okazuje się, że jest zdaniem złożonym. Tylko my w języku naturalnym mamy taką możliwość, że zdania proste łatwo podajemy. A potem tamte znowu być może można rozkładać. I stąd pojawiła się u mnie taka pewna idea, żeby nie spróbować, że może zbudujemy pewne kraty sytuacji, w których może nie być atomów. Tak? Nie ma tych najmniejszych elementów, które tam wcześniej zostały przedstawione, chociażby tutaj, A, B, C, D. Pod nimi jest tylko coś, co Wolniewicz nazywa sytuacją pustą. Elementarna sytuacja pusta. Tak? A tu mamy, jest ciepło, jest zimno i tak dalej, i tak dalej. To są atomy. Otóż, no, pomysł wiąże się między innymi z czymś następującym. Może znowu wrócę tutaj. Nie chcę wprowadzać pewnych pojęć matematycznych, ale jeżeli my byśmy zrobili tutaj mały taki trik, mianowicie zamiast A byśmy pisali zbiór złożony z A, czyli singleton, zamiast B zbiór złożony z elementu B, a zamiast W1 byśmy pisali zbiór złożony z A i B, to chcę Państwu powiedzieć, że wtedy te elementy, zbiór złożony z AB, zbiór złożony z A, zbiór złożony z B i zbiór pusty, czyli wszystkie, które są pod W1, bo W1 jest samo też pod sobą, w takim pewnym sensie, że jest mniejsze lub równe, one tworzą coś, co matematycy nazywają przestrzenią topologiczną. No to jest przestrzeń topologiczna, to jest taka para, w której rozważamy pewien dowolny zbiór oraz pewną rodzinę podzbiorów tego zbioru, tylko ta rodzina spełnia tam trzy warunki, mianowicie zbiór pusty i x muszą należeć do tej rodziny, skończone przekroje, czyli iloczyny zbiorów muszą też należeć i dowolną sumę, jak weźmiemy, możliwe, że przeliczalną albo i nie, to też. Otóż właśnie coś takiego spełnia. No to ja w takim razie pomyślałem sobie, może warto rozważyć kraty, które są złożone z różnych przestrzeni topologicznych. I tutaj właśnie jest pewna taka krata, w której na przykład mamy pewną tak zwaną dyskretną topologię pod zbiorem A1. Ten zbiór A1 to jest suma 1, 2 i 3. Mamy tu jakąś inną, to jest chyba na A2, tu wcześniej to mam napisane,
to jest tak zwana topologia generowana z topologii naturalnej, ale tylko na odcinku 0,1. No i mam tu jeszcze taką inną topologię. Popatrzmy na to. Otóż w tej topologii, ta topologia tak zwana naturalna, to jest ta, którą wszyscy znamy ze szkoły średniej, kiedy mówimy na przykład o osi rzeczywistej i na przykład mówimy, że zbiorami otwartymi są takie przedziały otwarte, tak? Na przykład 1, 2, ale bez jedynki, bez dwójki. Tak? To jest przykład zbioru otwartego, takiego, który należy do tej topologii naturalnej. A jak weźmiemy sobie dowolne sumy takich przedziałów, dużych, małych i tak dalej, to też jest pewien zbiór, który należy do tej topologii. No więc właśnie proszę mi wskazać, czy na przykład w odcinku 0,1 otwarty znajdziemy jakiś najmniejszy zbiór. Można powiedzieć, że zbiór pusty, tak? Ale chodzi o taki, który nie jest pusty. To tam nie ma, więc w takim razie w tej topologii nie ma atomów. Tak? W tej topologii nie ma atomów. Natomiast już tutaj nie nudzę formalizmami, ale coś takiego jest pewną kratą. Ja to nazywam kratą złożoną z topologii. No, tam z pewnych względów, jak byłem w Kirchbergu, to akurat było to na odczycie poświęconym Wittgensteinowi, to nazywam te tutaj topologie topologiami Wittgensteina, tak? Bo one służą tutaj do pewnej analizy substancji. No i teraz rozważmy sobie chociażby taki jeden problem. Co jest sytuacją negatywną dla pewnej danej sytuacji w domyśle atomowej? Otóż może tutaj pójdzie. Otóż oczywiście jest, czyli inaczej mówiąc, jeśli wezmę jakąś sytuację, którą dajmy na to, że opisuję zdaniem Bartek jest filozofem, to co jest negacją dla tej sytuacji? Tak? Otóż wydawałoby się, że negacją to powinno być coś takiego, na przykład negacją dla sytuacji A powinna być taka sytuacja B, że w sumie one te dwie sytuacje dają ten najwyższy punkt w kracie, czyli tak zwaną jedynkę, a z kolei jak weźmiemy ilość tych dwóch zbiorów, to one powinny dawać najmniejszy element w tej kracie, czyli 0, albo jak tutaj piszę, zbiór pusty. Otóż, jeżeli to rozważymy, to okazuje się, że na przykład w przypadku tej kraty negacją tego, co może być, no na przykład D, ponieważ A w sumie z D łączy się dopiero w lambdzie, a A w iloczynie, czy też w tak zwany kres dolny A i D tutaj, to jest właśnie ten zbiór pusty. Ale łatwo zauważyć, że możemy również wziąć W4. I W4 też spełnia to, że kres dolny W4 i A to jest zbiór pusty, a kres górny, czyli taka suma A i W4 to jest lambda. Więc ta negacja nie jest jednoznacznie określona. A jeszcze coś innego wychodzi. Może najmniejsza sytuacja, która jest zawarta w takiej... No, można byłoby poprawić definicję, tak? Nie ma sprawy. Natomiast jeszcze inaczej jest wtedy, kiedy rozważymy taką szczególną kratę, która jest złożona tylko z topologii, w których nie ma atomów. Czyli w ogóle w całej kracie nie ma żadnych atomów. Ja rozważyłem sobie taką kratę, która jest, tu już jest trochę formalnych rzeczy, przepraszam bardzo, taką kratę, mianowicie rozważam najpierw przestrzeń topologiczną na 0,1, tutaj tego nie ma, na 0,1, a potem biorę dowolną, niech to x będzie 0,1, a potem biorę dowolny element r, czyli jakaś liczba rzeczywista z przedziału 0,1 i ją usuwam. Czyli na przykład mam taki zbiór jak 0,1 minus 3 czwarte. Czyli cały przedział jest, mamy przedział 0,1, ale wyciągamy tam liczbę 3 czwarte. I na tym tworzę tak zwaną topologię, która jest indukowana przez naturalną, czyli też topologię naturalną, można powiedzieć, na tym zbiorze. Otóż okazuje się tutaj, że jeżeli rozważę jakikolwiek, no bo tutaj trudno mówić, co jest negacją atomu, bo tu nie ma atomów. Ale jak wezmę dowolny zbiór i zastanowię się nad tym, co jest jego negacją, jakiś zbiór, powiedzmy, A, tak? Niech on będzie równy, tutaj założyłem, że A jest równe 0,1,
X nasze to jest właśnie tyle, czyli 0,1, ale bez 3/4, można to przedstawić w ten sposób, to wtedy okazuje się, że jedynym zbiorem A, który spełnia takie tutaj dwa warunki, to jest zbiór X minus 0, 1 druga. Ale taki zbiór to jest zbiór 1 druga domknięty, 1. Tak? 1 druga, 1. No, nie mogę, znaczy tam niby tablica jest, ale nie będę pisał. 1 druga, średnik 1, otwarte. No ale ten zbiór okazuje się, że on nie należy do żadnej z tych topologii, tak? Bo on nie jest zbiorem otwartym. W takim razie mam oto kratę, w której są pewne, można powiedzieć, możliwe światy, ale nie mogę powiedzieć o tym, że w jakimkolwiek świecie, a nie tylko już w tym, znajdę negację dla owego zdania: Bartek jest filozofem. I może trzy kropki. Dziękuję bardzo.